Cześć, a tutaj zobaczycie walkę z perspektywy przeciwnika. On już wleciał w tą strefę teleportu i czeka po prostu na to, żeby mnie do niej zwabić i zaskoczyć w momencie, kiedy go przeniesie pierwszego. Taki miał plan na tą walkę. Widzę, że też chyba zdaje sobie sprawę z konsekwencji przeniesienia, bo lekko zanurkował, żeby nabrać energii. Teraz nadal nurkuje. O, ale w tym momencie ja zawróciłem. No i po to, żeby zaczekać na niego u góry. Teraz go przeniosło. No i wtarabanił się przez ten swój spryt w bardzo niebezpieczną dla niego sytuację. Zawrócił przed chwilą, widzieliście, sądząc, że będę na jego ogonie teleportowany, ale się okazało, że ja jestem wyżej. No to w tym momencie przeciwnik chyba trochę się pogubił, co by tu zrobić, i próbował mnie pionową świecą dojść. Ale w przypadku Spitfire'a 5B takie coś, no nie ma szans powodzenia. W akcie rozpaczy próbuje mnie zesnajpić z daleka, ale to też mu nie wychodzi. Zresztą jak lecę po Climbing Spiral, to obliczenie odpowiedniego wyprzedzenia bez wskaźnika to byłoby naprawdę czyste szczęście. No i teraz ja zaczynam swój atak. Jak widzicie, pięknie go Nuprzyl schroni. Ale w końcu udaje mi się odstrzelić mu skrzydło. No i tak się ta walka skończyła. No i trzymajcie się, do następnego. Cześć.